U nas święta są przez cały rok i tym razem zobaczmy, co święty Mikołaj przywiózł do nas w prezentach. Mamy tutaj szklarnię, a w sumie tunel foliowy, mówiąc fachowo, od firmy Polskie Tunele Foliowe, czyli PTF, model ogórek. Jest to największa szklarnia, którą mają w ofercie, 3 metry na 6 metrów. Przychodzi to w dwóch dużych paczkach. W paczce mamy wszystko, co jest potrzebne do zmontowania, czyli folie, profile, śrubki, no i oczywiście instrukcja. Instrukcja jest na plus, faktycznie jest czytelna, łatwo można się połapać, o co tutaj chodzi. Nie tak jak niektóre tłumaczone z jakiegoś chińsko-angielskiego z obrazkami, na których nic nie widać, więc czytelna instrukcja zawsze na propsie. Każdy z profilów jest ładnie opisany, jaką ma długość, bo mamy tutaj bardzo wiele różnych rozmiarów tych profili i można by się pomylić, a tak powinna pójść. Konstrukcja bardzo łatwo w montażu. Profile są o grubości 1,5 mm i są ewidentnie sztywne, bo powiem wam, że wcześniej oglądałem sobie takie trochę tańsze szklarnie, które można kupić w marketach. No i tamte szklarnie się wyginają w rękach. Te profile wyglądają na bardziej solidne. Pozostałe elementy mamy podzielone na worki, na śrubki. To są opaski do przymocowywania folii. A tutaj mamy miks firmowy, czyli wszystkie jakieś łączniki, które tak mniej więcej wyglądają. I kotwy do wbijania w ziemię, bo teoretycznie taką szklarnię można po prostu postawić na gruncie rodzimym i wbić w ziemię, ale ja zastosuję trochę inną technikę. No to unboxing mamy już za sobą, więc przed montażem dobrze zacząć od podzielenia sobie tych wszystkich elementów na różne kształtki, bo będzie nam po prostu łatwiej, aniżeli potem szukać w tym przepasnym worku co do czego. I zaczynamy od budowy podstawy naszej szklarni, która jest z profili o długości 75 cm i łączniki w kształcie literki T. Te łączniki jak dla mnie są spoko, są ewidentnie grube, nie jakieś takie tandetne chińszczyzna. I ją po prostu wciskamy. W sumie dobrze, że stał jakiś tam opór, więc nie lata to luźno na lewo i prawo. Aczkolwiek powiem wam, że troszkę jednak trzeba sobie pomagać młotkiem, bo te profile czasami jednak ciężko wchodzą. Oczywiście wbijamy to młotkiem gumowym, broń Boże, młotkiem metalowym czy tam stalowym, bo takim młotkiem możemy metalowym po prostu połamać te profile, łączniki. Taka zaleta, że jest to polski producent, więc zawsze możemy sobie dokupić jakiś zepsuty czy uszkodzony element, jak coś zepsujemy, ale to zawsze będzie czas przestoja, więc lepiej po prostu uważać, bo tutaj będziemy mieli sporo tych profili do łączenia. I tutaj mamy już podstawę gotową. Tak jak widzicie, nie używałem kotw, tylko przykręcałem to na sztywno takimi obejmami od słupków do bloczków fundamentowych. W poprzedniej części materiału mieliśmy to nagrane. No i pierwszy element. W górę zaczynamy go od strony drzwi. I tutaj dociskamy do końca. Ważne, żeby pilnować tego, żeby te elementy dochodziły do końca. Więc tutaj młoteczkiem trzeba to dobijać. Trochę jest ciężko to jedną ręką robić, bo nam to sprężynuje na lewo i prawo. Ale bez kamery spokojnie w pojedynkę dajemy radę jak na razie zmontować tą szklarnię. O, tutaj gdzieś to nie doszedł ten profil. I trzeba tu go popukać, żeby tutaj sobie doszedł do końca. Tak to wygląda pierwsze przygotowanie. I teraz możemy zabrać się za natykanie takich górnych nasadek. I powiem wam, że tutaj się już zaczęły schody z tą szklarnią, bo jest je bardzo ciężko nasunąć na ten profil. Jedną ręką to już w ogóle można zapomnieć. Dwoma rękami, jak tam się powygina, pościska, to wejdzie. Rozumiem, że taki jest zamysł. W sumie lepiej, żeby chodziły ciężej, bo zawsze jakieś tarcie to dodatkowe wzmocnienie konstrukcji, no ale naprawdę nie jest lekko to założyć. No ale po długich mękach się udało. Chyba pół godziny zakładałem te wszystkie elementy tutaj. Więc coś może robię źle, może jest jakaś technika na to, pomyślimy. Ale na tym na pewno się namęczycie trochę, żeby to założyć. A teraz zakładamy profile górne, poziome. Tutaj warto może na to zwrócić uwagę, że te łączniki mają taki przekrój w kształcie litery H i jak potem będziemy je dokręcali śrubkami, no to śrubkę trzeba dokręcić z odpowiedniej strony. Oczywiście wiadomo, śrubek nie wkręcamy od zewnętrznej strony szklarni, no bo wtedy nam po prostu ten łebek śrubki nam poprzedziera tą folię i nam się szklarnia trochę rozleci.
ale od wewnętrznej strony można to wkręcić z lewej, z prawej strony, od czoła. No i wtedy może się okazać, że nie trafimy w tą wewnętrzną część płaską, tylko w tą wypustkę w kształcie litery H, i ta śrubka tam naprawdę nam się nie będzie trzymała. Więc na to dobrze jest zwrócić uwagę, albo w trakcie montażu sobie zapamiętać czy zaznaczać, albo w trakcie przy wkręcaniu śrubek być ostrożniej i tam się przyglądać. Tu się rozwieńczymy górną część naszej szklarni. Instrukcja powiada, że trzeba to robić dwie osoby, no ale ja nie mam drugiej osoby do pomocy. A w pojedynkę jakoś to daje radę to zmontować. Bez drabiny tam rękami w górze daje się sięgnąć, więc nie jest tak źle. Tu się zaczynają drugie schody z tą szklarnią i powiem wam, że się tutaj nieźle nastękałem, bo tutaj są takie wzmocnienia, stężenia, co drugi profil. No i bardzo ciężko te elementy nachodzą na te słupki, co już widzieliśmy. Więc żeby założyć tutaj takie stężenie, to trzeba mocno to przesuwać, a potem jest ciężko z nasunięciem tego z powrotem, bo przy takim tarciu za bardzo nie ma w co uderzać i to wszystko fruwa na lewo i prawo. Powiem wam, że zwątpiłem trochę, jak to ma się trzymać kupy, bo to stężenie jest co druga część, bo mamy na przemian pionowe słupki i stężenia. No i powiem wam, zobaczcie, jak to wygląda. To nie dochodzi do końca. A profil więcej tak wygląda. No okej, okay, no może bym tam jakąś śrubkę złapał, ale na pewno to nie tak powinno wyglądać. No ale ten profil się tak klinuje, że nie mam bata, żeby go przesunąć. Więc kiedy zawodzi technologia, trzeba zrobić trochę rękodzieła. I z pomocą przyszedł papierek ścierny. Bo jak tam się przyjrzałem do środka, to się okazuje, że w tych złączówkach tam w środku są jakieś natlewki i zadziorki plastiku. I to one sprawiają, że tak ciężko te profile wchodzą na te łączówki. I po prostu z każdą z tych łączówek dobrze jest dla świętego spokoju tutaj przetrzeć papierkiem. I wtedy już to chodzi ładnie, sprawnie. Zobaczcie, jak to ładnie doszło do końca. I tutaj. Więc teraz to ma sens. Nie wiem, czemu producent tego w instrukcji nie napisał. Może taka seria mu wyszła. W każdym razie, jeśli będziecie mieli problem z pięciem tych stężeń, to polecam te złączówki sobie przetrzeć papierkiem, a jak już mamy złożony profil na wcisk, to następnie skręcamy to wszystko śrubkami, które są dołączone w zestawie. I uwaga, tych śrubek jest chyba 140 sztuk, o ile dobrze pamiętam, więc trzeba się przygotować na niezłe kręcenie, bo każdy profil trzeba przykręcić. Ja tutaj to wkręcam wkrętarką na najniższym momencie obrotowym, żeby tego nie przekręcić gwintu, albo żeby mi te profile nie popękały. To, co też wspominałem, zwróćcie uwagę, z której strony macie tą część płaską tej łącznika ze środka, bo on ma przekrój H i czasami, o ile na dole jest to oczywiste, o tyle przy tych profilach na górze trzeba się kilka razy zastanowić, z której strony to wkręcić, bo inaczej śruba będzie tak naprawdę trzymała tylko zewnętrzną część profila, a tego łącznika już nie. Może tu będzie łatwiej pokazać, o co chodzi. A zobaczcie, tutaj na przykład ja to muszę wkręcić od dołu tą śrubę, bo wkręcając ją do górnego profilu z lewej czy z prawej, trafiłbym na ten profil H i by mi się to w ogóle nie złapało. A może teraz źle wkręcam? No jeszcze się na tym zastanowię. W każdym razie trzeba do tego się dokładnie przyjrzeć. A tymczasem, jak zauważyliście, mi te słupki po środku lewitują w powietrzu. A ja tu zrobię taki hokus pokus, bo sobie ustawię bloczki fundamentowe pionowo. A potem będę jeszcze tą całą konstrukcję w środku trochę przerabiał, bo sobie zrobię z drewna taki dodatkowy stelaż, żeby tej szklarni nie trzeba było na zimę rozbierać, żeby ten śnieg, który tam zalega, nie zawalił mi tej konstrukcji, ale to będziemy robili w kolejnym odcinku, bo jak to w marcu znowu zaczął nam padać śnieg, no i trochę słaba robota w takich warunkach.